Serdecznie zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy. W nim wywiad z Dorotą Gawryluk, oko w oko z dobrą zmianą. Dorota Gawryluk ocenia rządy Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym, dlaczego PiS powinien patrzeć nieco szerzej i o tym, dlaczego nie możemy liczyć na konstruktywną opozycję. O tym wszystkim Dorota Gawryluk w wywiadzie, którego udzieliła Łukaszowi Warzesze. Z tematów politycznych polecam Państwu od siebie tekst o tym, jak Polskie Stronnictwo Ludowe szuka swojego miejsca na polskiej scenie politycznej i co z tego wynika. Wojciech Wybranowski zastanawia się, kto mógłby stanąć na czele obozu liberalno-lewicowego, kto mógłby zostać jego nowym liderem. Pojawiają się tu nazwiska nieoczywiste, jak choćby Adam Bodnar, czyli obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, Robert Biedroń, obecny prezydent Słupska, czy Radomir Szumełda, jeden z liderów Komitetu Obrony Demokracji. Piotr Semka pisze o głośnej sprawie, która wzbudza wciąż ogromne emocje, czyli o tym, dlaczego niektóre zachodnie media używają wciąż sformułowania polskie obozy koncentracyjne. I czy robią to przypadkiem z ignorancji, czy jednak jest w tym jakiś zamysł? Piotr Semka pisze o tym głównie w kontekście relacji polsko-niemieckich. Warto rzeczywiście przeczytać ten tekst. Polecam Państwu także wywiad Katarzyny Pinkosz z Konstantym Radziwiłłem, czyli ministrem zdrowia, o tym, jakie reformy w służbie zdrowia nas czekają, a także tekst Jacka Przybylskiego o tym, jak Donald Trump zaczyna realizować swoje obietnice wyborcze, te z zakresu gospodarki. To i dużo, dużo więcej w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy.